wczoraj. Media publiczne, służba cywilna poległa. Właściwie wszystko po kolei, co tylko jest do zdemolowania, to się demoluje. Zmiany w mediach zaczną się od kadr. To muszę Państwu powiedzieć, jest właściwie rzecz najdziwniejsza, dlatego że zapowiadano nam wielką reformę mediów publicznych, a tutaj nagle okazało się, że chodzi o to, żeby się rzucić na te stanowiska w mediach i żeby je przejąć. No bo przecież nie może być tak, żeby jeszcze przez 2 tygodnie rząd był krytykowany. Muszą wreszcie przyjść swoi. No są oczywiście kandydatury, podobno dość pewnym nowym prezesem telewizji będzie Jacek Kurski. Kukiz mówi, że to będzie masarnia, bo Kurski jest rzeźnikiem. Trudno już właściwie o tym wszystkim. Po co dewastować szkołę? No bo tak, bo jeszcze uchwalono, że 6-latki nie muszą iść do 1. klasy. To jest Gazeta Wyborcza. Redaktor Krystyna Suchecka pisze. PiS obiecał wyborcom, że będą mieli wybór, kiedy posłać dziecko do szkoły i mógł tej obietnicy dotrzymać, nie dewastując przy okazji systemu edukacji i budżetów samorządów oraz nie krzywdząc dzieci z biednych, trudnych środowisk. No ale to nie jest ważne. Zdewastuje się finanse samorządów i skrzywdzi się dzieci z biedniejszych, trudnych środowisk.